Ustawa Hoca, dokładniej mówiąc posła PiS Czesława Hoca, wywołała w ostatnim czasie wiele negatywnych emocji. Na mocy tej ustawy pracodawca mógłby żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19, negatywnym wyniku testu, informacji o przebytej infekcji. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości stwierdzili, że ta ustawa jednak nie jest taka dobra, więc postanowili ją ulepszyć. Druk 1981 trafił wczoraj, 27 stycznia, do Sejmu. Został skierowany na pierwsze czytanie do Komisji Zdrowia i najprawdopodobniej drugie czytanie odbędzie się podczas specjalnie na tą okazję zwołanego posiedzenia Sejmu 1 lutego bieżącego roku. Dlaczego rządzącym tak się śpieszy? Dlaczego chcą przegłosować ten projekt ustawy w mniej niż tydzień? Odpowiedź możemy znaleźć w zapisach projektu ustawy, chociaż chyba domyślacie się, że rządzącym chodzi po prostu o nasze bezpieczeństwo i zdrowie. Artykuł 2, punkt 1. Pracownik jest uprawniony do nieodpłatnego wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Punkt 2. Prawo do nieodpłatnego wykonania testu przysługuje pracownikowi raz w tygodniu. Artykuł 3, punkt 1. Pracodawca może żądać od pracownika w terminie wyznaczonym z wyprzedzeniem, nie krótszym niż 48 godzin, nie częściej niż raz w tygodniu, podania informacji o posiadaniu negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego nie wcześniej niż 48 godzin przed jego okazaniem. Artykuł 4, punkt 1. Pracownik, u którego zostało potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 i który ma uzasadnione podejrzenie, że do zakażenia doszło w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, może złożyć pracodawcy w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia izolacji, izolacji w warunkach domowych albo hospitalizacji z powodu COVID-19, wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 przysługującego od pracownika, który nie poddał się testowi diagnostycznemu w kierunku SARS-CoV-2. Artykuł 4, punkt 4. W przypadku potwierdzenia przez pracodawcę, że wśród pracowników, z którymi miał kontakt pracownik zakażony wirusem SARS-CoV-2 znajdują się osoby, które nie zrobiły testu, pracodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni, przekazuje wniosek pracownika zakażonego wirusem SARS-CoV-2 do wojewody właściwego ze względu na miejsce wyznaczone do wykonywania pracy wraz z listą pracowników, którzy nie poddali się testowi, a zostali wskazani przez pracownika zakażonego wirusem SARS-CoV-2. Warto zaznaczyć, że nawet jeśli pracodawca nie będzie w tym uczestniczył, nie będzie wymagał testów, to jeśli pracownik będzie podejrzewał, że zaraził się COVID-em w pracy, to będzie mógł wystąpić o odszkodowanie od pracodawcy. Trudno uwierzyć, że ktoś w Prawie i Sprawiedliwości wpadł na taki pomysł, ale to prawda. I nawet całkiem poważnie przekonywał do tego projektu poseł PiS Bolesław Piecha. Ten test będzie musiał wykonywać pracownik, nie obowiązkowo oczywiście, a pracodawca go sprawdzić, ale jeżeli tego testu ktoś nie wykona, a w zakładzie pracy ktoś się, ten, który ma ten test ujemny, zarazi się, no to niestety pracodawca albo jego pracownicy będą ponosić konsekwencje tego, że pracownik, że ten, który uczestniczy w jakimś życiu edukacyjnym i tak dalej, zakaził się w szkole, w zakładzie pracy, będzie musiał po prostu zapłacić odszkodowanie. Jeżeli w moim zakładzie pracy pracownik wystąpi z wnioskiem, który przeszedł test i ma ten test ujemny, na przykład 48 godzin przed przystąpieniem do pracy, w takiej sekwencji raz na tydzień, przynajmniej na razie, a w zakładzie pracy są osoby niezaszczepione, to on składa wniosek, żeby ten pracodawca ukarał te osoby niezaszczepione, które nie skorzystały z tego obowiązku. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście jest droga odwoławcza i ostatecznie może decydować w tej drodze odwoławczej sąd administracyjny. Artykuł 4, punkt 8. Wysokość świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wynosi równowartość 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli dzisiaj jest to około 15 tysięcy złotych. Bo jeżeli ja na przykład zakażę się w Sejmie i wykażę, że w Sejmie na przykład nie byli wszyscy przetestowani, to jeżeli ci posłowie nieprzetestowani uważają, że nie ma takiej potrzeby, to będą mieli kłopoty, ponieważ będą musieli wypłacić odszkodowanie w wysokości 5 minimalnych płac, a to jest kwota około 12-15 tysięcy. No dobra, a co jeśli nie wiemy, który pracownik nas zaraził i mamy podejrzenie na przykład co do 3 pracowników? W przypadku 2 lub większej liczby pracowników obowiązanych do uiszczenia świadczenia odszkodowawczego z tytułu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 określa się, że świadczenie to jest
uiszczane w częściach równych. A teraz informacja dosłownie szokująca. Otóż obowiązek testowania będzie również obejmował osoby zaszczepione. W uzasadnieniu projektu ustawy jest nawet wyjaśnione dlaczego. Zaznaczyć należy, że szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 niewątpliwie znacznie ograniczają ryzyko zachorowania na COVID-19, a w przypadku zachorowania łagodzą przebieg choroby. Jednak nie pozwalają całkowicie wyeliminować rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Z tego względu konieczne jest wprowadzenie również innych instrumentów hamujących transmisję wirusa SARS-CoV-2. Jest to taki, lekko mówiąc, przymus po to, żebyśmy się testowali przed przystąpieniem do pracy. Raz na tydzień, czyli każdy poniedziałek, przychodzimy do zakładu pracy z wykonanym negatywnym testem na koronawirusa. Bez względu na to, czy ktoś ma ten certyfikat covidowy, czy go nie ma. Tak, jeśli ktoś ma, to też się ma testować? Obserwujemy również to, co dzieje się jednak w krajach tych, które mają większą falę, a jednak mniejsze obłożenie łóżek i mniejszą śmiertelność. Tam nie wyłączyli tych osób, które mają certyfikaty, z obowiązku wykonywania testu. Czyli co? Póki liczba zakażeń na COVID-19 nie spadnie do zera, to nawet szczepienia nie sprawią, że wrócimy do normalności? Z tego, co pamiętam, to rządzący i eksperci mówili trochę coś innego. Zresztą, jeśli chodzi o możliwość zakażenia się osób zaszczepionych i przerwanie transmisji wirusa szczepionką, również mówiono co innego. Jest to jedyna szansa, żeby uniknąć zakażenia. Dajemy szansę pracownikom, aby mogli normalnie podejmować pracę bez obawy o zakażenie. Jeżeli jesteśmy osobami młodymi, no to pewnie szczepimy się przede wszystkim właśnie dla bliskich, dla naszego otoczenia. Żeby nie zachorować. Chcę być zdrowa. Wiem, że szczepionka jest bezpieczna, skuteczna. Zaszczepienie daje nam przepustkę do tak naprawdę powrotu do normalności. To na pewno uniemożliwi transmisję zakażenia na osoby wam bliskie, starsze, z wielochorobowością. Czyli być może ocalicie im życie. Zachęcam do szczepień. Najciekawsze w tym projekcie jest to, że przecież nikt nie będzie w stanie udowodnić, że ktokolwiek zaraził go COVID-em w pracy. Przecież można zarazić się w domu, w autobusie czy w sklepie. Jest naprawdę wiele takich miejsc. Dodatkowo, wykonanie testu na przykład w poniedziałek nie daje pewności, że osoba, która taki test sobie wykonała, nie zaraża w pracy. Przecież ten ktoś mógł zarazić się w sklepie w weekend i poniedziałkowy test jeszcze tego zakażenia nie wykryje. Pragnę też zwrócić uwagę, że nie mamy żadnej pewności, że podczas procedowania tego projektu ustawy nie wpadnie poprawka, która na przykład zwolni osoby zaszczepione z obowiązku testowania. Wtedy byłaby to taka miła zachęta do szczepień. Jeśli nie chcesz zapłacić 15 tysięcy złotych odszkodowania, bo jeden z zaszczepionych pracowników z dodatnim wynikiem testu wyznaczył akurat ciebie jako winowajcę zakażenia, to może lepiej się zaszczep. Ciekawy jest również artykuł 11 punkt 1. Kto w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi wydanych w związku z epidemią COVID-19, podlega karze grzywny w wysokości do 6 tysięcy złotych. Czy to przypadkiem nie oznacza, że brak maseczki w sklepie może nas kosztować nawet 6 tysięcy złotych? Ciekawe, że akurat teraz, kiedy wiele krajów wycofuje się z obowiązku noszenia maseczek, z restrykcji, obostrzeń, które zapowiadają traktowanie COVID-a jak zwykłej grypy sezonowej, nasz rząd wyskakuje z taką ustawą. A może to kolejna próba odciągnięcia naszej uwagi od innych spraw? Chodzi mi o rosnące ceny w sklepach, wysokie rachunki za prąd i gaz oraz problemy z Polskim Ładem. Wydaje się, że już 1 lutego będziemy mogli się o tym przekonać. Co sądzicie o ulepszonej wersji ustawy posła PiS Czesława Hoca? Odpowiedzi zostawcie w komentarzach pod nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do zobaczenia wkrótce.